Słuchajcie, wiele osób startuje z kanałem YouTube'owym i naprawdę ma niezły start, dobry początek, motywacja, dużo pomysłów, treści, energia, entuzjazm, wszystko gra i w pewnym momencie przestają publikować, co się dzieje. Widziałem bardzo dużo takich kanałów, które naprawdę wnosiły mega wartość, jeżeli chodzi o treści, ale okazało się, że z czasem te kanały wygasły. Dzisiaj trochę porozmawiamy na temat tego, co się sprawdza na YouTube, co się nie sprawdza. Ja prowadzę swój kanał od 2016 roku, Czy? Nie, czyli publikuję regularnie. Opublikowałem jakieś 1400 odcinków. Na głównym kanale mam 28,5 tysiąca subskrypcji. Czyli wygląda to w miarę, ale bardziej wyświetlenia, czasy oglądania są dla mnie istotne, a także statystyki, jeżeli chodzi o odbiorców, szczególnie tych nowych odbiorców, którzy wyszukują treści, a właśnie wyszukiwarce Google czy YouTube. Słuchajcie, dzisiaj powiemy trochę na temat tego, co mi się sprawdziło, co mi się nie sprawdziło. Zaczniemy od tych a, rzeczy, które, na które nie warto tracić czasu. Przynajmniej w moim przypadku. I trzeba też pamiętać o tym, że każdy profil kanału YouTube'owego jest inny. Mój bardziej jest kanałem hobbystycznym, gdzie faceci w podobnym wieku do mnie e, wpadają. E, jest tam dużo pasji, dużo tutoriali, technicznych rzeczy, how-to. Więc są też recenzje, są też efekty, pokazywanie od podstaw krok po kroku, jak coś zrobić, więc to jest na pewno inny kanał niż ploteczki czy podobne klimaty. Na pewno jest to troszeczkę inaczej. Co mi się nie sprawdza, zacznijmy od tego. Przede wszystkim nie sprawdzają mi się współprace z polskimi firmami reklamowymi. Staram się nie współpracować i raczej odrzucam z założenia takie współprace. Dlatego, że po pierwsze nie prowadzę kącika związanego z elektrośmiećmi, czyli ktoś mi, nie wiem, proponuje monitor za serię wpisów czy, czy serię filmów. Miałbym siedzieć tydzień nad. Tym, żeby zarobić na monitor, czy żeby ktoś mi przysłał monitor. Nie potrzebuję, mam świetnego iMAK-a i mi to wystarcza jak najbardziej. I staram się też mieć taki sprzęt, który jest sztuką prostoty, ale jednocześnie, żeby był mega funkcjonalny i szybki w obsłudze, żeby nie komplikowało mi życia. Więc na pewno e, współpraca na polskim rynku nie, dlatego też, że wiele razy ktoś mi oferuje, że mi pożyczy rzeczy e, sprzęt do testów na tydzień czy na dwa, ale mam ponieść całe konsekwencje, całe ryzyko tego, że ten sprzęt się schrzani i jeszcze. W razie czegoś zapłacić cenę nietransferową, za którą ktoś kupuje typu dystrybutor, tylko cenę katalogową. To już są naprawdę szczyty. I wielokrotnie miałem takie propozycje. Nie zgadzam się. Tak samo jak nie zgadzam się na to, że. Ktoś będzie mi zatwierdzał treści na moim kanale, czyli ja opublikuję film, włożę w to trzy dni swojego życia, czasu, pasji, energii, całe swoje doświadczenie, a ktoś mi będzie zatwierdzał lub nie. Według własnego, widzimy się, to w ogóle odpada. Więc raczej odpuszczam z założenia współpracy z polskimi firmami. Poza tym sam stanowię markę, mam swoje produkty i staram się je w najlepszym świetle pokazać i zmotywować ludzi do tego, żeby też się dzięki nim rozwijali. Współpraca z twórcami, Mnie Mniej mi się sprawdza. Jeszcze wracając do firm, bardziej jestem skłonny do współpracy z chińskimi firmami. Co jakiś czas dostaję rzeczy do testów, ale dostaję je po prostu, przesyłają mi bez żadnych zapisów, bez żadnej umowy. Ja je pokazuję od czasu do czasu, że używam tych rzeczy i to wystarcza. Jak jest coś droższego, robię tutorial. Tak jak ostatnio miałem YOLO, yolo LIFE, miałem. Y Instream, tak, to jest urządzenie, które kosztuje prawie 8000 złotych na Amazonie. I tutaj sporządziłem, według umowy, dwa filmy, które są na kanale. To wszystko. Współpracy z polskimi twórcami mniej. Współpracowałem trochę z, z twórcami za granicą, ale też widzę, że odbiorcy wolą mnie samego na kanale, bo ostatnie, ostatni goście na latającej kawce nie przynieśli aż takich. Y jak myślałem, wzrostów oglądalności i tej wymiany społeczności, raczej nie, więc staram się dozować. Oczywiście piszę od czasu do czasu do ludzi, czy nie są zainteresowani wspólnym odcinkiem albo jakimiś wymianami, ale raczej wygląda to tak, że ludzie są zajęci i wielokrotnie uderzam w ścianę, nie, nie spotykają się te moje pomysły. Z oddźwiękiem dobrym. Natomiast współpracę też prowadzę od czasu do czasu z dziewczynami, które się fajnie ruszają, na przykład z tancerkami czy z modelkami, z dziewczynami, które są ciekawymi osobami. Czasami na przykład płacę za to, żeby mi zapozowały do jakieś ujęć dronem, i to wygląda bardzo fajnie, dlatego że mam święty spokój, zapłacę komuś, nie wiem, stówę albo dwie za udział w odcinku, za godzinę albo dwie, i dzięki temu mam kapitalne ujęcia. Tak jak robiliśmy na przykład latem z dym. Z dymami to było super, prawda? Z synupem i z testami nowych kamer. Jeżeli chodzi o to, co mi się nadal nie sprawdza, to jest afiliacja. Nie reklamuję produktów, staram się nie reklamować produktów trzecich dostawców. Wcześniej sporo zarabiałem, może nie tak, że sporo, ale rocznie na jednego drona zarabiałem na afiliacji producenta firmy DJI. Później oni odstąpili, jak nastał COVID. Od programu afiliacyjnego, a jak już wróciliśmy do tematu, moje wszystkie linki były niestety nieważne. Nie wyobrażam sobie, żebym teraz, nie wiem, 800 linków przyklepywał. Oczywiście można zrobić to przez TubeBuddy, ale już to wrażenie pozostało takie, że nie warto współpracować, prowadzić współpracy afiliacyjnej, więc żadnego Amazona, żadnych producentów, mam swoje przewodniki, swoje produkty online. I na nich się skupiam. To jest dla mnie najważniejsze. Specjalistyczne odcinki. Czasami robię odcinki, które nie są zbyt popularne, i jestem świadomy, nawet planując i przystępując do tych odcinków, jestem świadomy tego, że te dwa dni, które poświęcę, one nie przełożą się bezpośrednio na moje wyniki nie wiem, finansowe czy oglądalności, ale mimo wszystko takie produkcje robię tylko dlatego żeby zyskać prestiż, bo nikt inny w Polsce nie robi takich rzeczy. Zwykle pojawiają się recenzje wtedy kiedy ludzie są napaleni, tak? Czyli wchodzi nowy produkt, nowy dron na przykład, jest od razu 15 polskich recenzji czy 10, głównie sponsorowanych, produkowanych przez sieciówki. I to wygląda dość słabo ze względu na to, albo przez ludzi, którzy mają duże zasięgi, a nie znają się w ogóle na dronach. To jest też drugi taki trend. Natomiast prawda jest taka, że już później nikt nie idzie dalej, czyli głębiej, tak żeby pokazać, jak wykorzystać takiego drona, jak, jakie ma możliwości, porównać go z innym. Wiele takich rzeczy, których które są czasochłonne, wymagają doświadczenia i takich rzeczy, one są niewdzięczne, ale je robię po to, żeby swój prestiż i markę zbudować. Nie zawsze są przekładalne na efekty, niestety. Reklamy na social mediach totalna tragedia. Reklamowałem się na Facebooku, i zwykle robiłem to także webinary, które organizuję, systematycznie reklamowałem na Facebooku, ale także wśród swojej społeczności: poprzez listę mailingową i poprzez karty społeczność, akcje, filmy na YouTubie, czy posty, czy shortsy. I wygląda to tak, że nie będę się reklamował na pewno na Facebooku czy na Instagramie. Nie gra to z moją formą content marketingu. Wolę zrobić wartościową treść, żeby ludzie. Mieli do mnie zaufanie, żeby zbudować swoją pozycję ekspercką i to wystarcza. Nie muszę się reklamować na Facebooku. Mam tak, takie zasięgi, które spokojnie mi wystarczają na to, żeby całkiem dobrze funkcjonować. Nie jest to super szał, ale jestem w stanie opłacić wszystkie rzeczy, zainwestować w sprzęt i to jest to, co robię na co dzień od lat, już, praktycznie, jestem niezależny, dzięki temu nie muszę liczyć się z opinią też innych. I widzi mi się ludzi, którzy coś mi będą zatwierdzać. To, co mi się też nie sprawdza, to algorytm YouTube'a. W takim sensie, że mnie trzyma dosyć mocno. Są pewne widełki i na przykład dzienna moja oglądalność waha się od 4 do 8 tysięcy i nie jest w stanie przekroczyć tą, tej wartości. Nie osiągnąłem w tym roku ani jednego dnia, kiedy miałem na przykład 10 tysięcy. Wyświetleń, pomimo że robiłem naprawdę dobre produkcje, chwytliwe, wyszukiwane i to wszystko naprawdę dobrze działało, to mimo wszystko największa oglądalność dzienna to jest około 8000 wyświetleń wszystkich moich filmów, więc nie jest to prawdziwy szał, ale trzeba pamiętać, że to jest nisza. Po pierwsze, a po drugie, że to jest cały czas, że to się toczy cały czas, czyli te filmy są wyszukiwane i to tak działa. Przejdźmy teraz do rubryki, która powie nam o tym, co mi się sprawdza na YouTubie. Sprawdzają mi się na pewno wyszukiwane treści. Trzeba pamiętać, że YouTube jest częścią firmy Google. I tu faktycznie wyszukiwane treści bardzo mi się sprawdzają. Jeżeli wpiszesz jakiś model drona, plus do tego instrukcja albo test, albo recenzja, to zwykle mój film pojawi się, szczególnie w tych modelach najpopularniejszych, bo też staram się nie wszystkie obstawiać modele. Ale te, które wyczuwam, że będą popularne, to na pewno inwestuję w nie swój czas, pieniądze, bo wszystkie modele kupuję sam i to działa mi najbardziej, czyli wyszukiwarka, jak, naj, jak najbardziej tak. Sobotnia audycja, która jest systematyczna, to jest taka latarnia morska. Mam w sobotę o 9:30 audycję live, latającą kawkę, już jest tam 260 ponad odcinków i to mi się bardzo sprawdza, bo to są takie moje M, złote M McDonald'sa, albo to jest moja latarnia morska. Ludzie wiedzą, że o 9.30 ruszamy w sobotę z latającą kawką. Tam mogą dowiedzieć się coś nowego, ciekawego, ale też mogą uzyskać odpowiedzi na swoje pytania, i to jest ważne, że nie odpowiadam na indywidualne pytania. Nie odpowiadam przez Messenger, czy przez maile, czy przez DM, tylko odsyłam ludzi na, w sobotę, na latającą kawkę. Bo ktoś, komu zależy, to znajdzie mnie tam i poczeka do soboty, a jak komuś nie zależy, to i tak nie jest to osoba, która była warta tego czasu i zachodu. Natomiast to, co chcę powiedzieć, jeżeli odpowiadam na pytania na live, to może skorzystać z tego nawet tysiąc czy nawet dwa tysiące ludzi. Czasami live ogląda i trzy tysiące, a później w tej postprodukcji w relacjach jak najbardziej tak. To, co mi się bardzo e, sprawdza, to o czym chciałem powiedzieć, to jest ta współpraca iMac'a, bo mam iMac'a starego, co prawda, ale jest bardzo dobry. 27 cali to jest 2015 rocznik iMac i, e, z programem ICAM e Live do live'ów. Naprawdę, momentalnie transmisja live jest tak jak nagranie dla Was. Podpinam to i jadę z Koksem. E, żaden OBS, tylko ICAM e Live i mam też e, fajne efekty. Mogę audio systemowe nagrywać, czyli mogę nagrać właściwie. Daną treść jakąkolwiek widzę na YouTubie. Czy w innych opracowaniach typu kurs, kursach online, mogę to wszystko zrzucić do siebie i to mi bardzo pomaga. E, też korzystam z wielu takich narzędzi, które e, ułatwiają mi tworzenie kanału, ale głównie czy to jest Final Cut Pro, czy to jest właśnie ICAM e Live i staram się wykorzystywać. Czasami inwestuję e, nawet parę tysięcy, żeby mieć porządne narzędzia, niż męczyć się i zmagać z tym, bo jeżeli masz, spiętrzą ci, ci się pięć rzeczy, które nie domagają, o które trzeba zabiegać, to człowiek jest nerwowy i zamiast robić rzeczy swoje, które mu przynoszą 5 e, razy więcej kasy czy, czy zasięgów, e, czy wartości, e, to robi właśnie takie sprawy jak cały czas gasi pożar. Więc i e Calm Life jak najbardziej tak. E, recenzje produktów sprawdzają mi się szczególnie tych popularnych. I fajnie jest też robić recenzje y, po czasie, czyli robię recenzje raczej długoterminowe. Jak już użytkuję sprzęt, na przykład 2-3 miesiące, a nie recenzje, kiedy nie mam pojęcia, bo dużo osób e, takie recenzje publikuje i to jest mega śmieszne, czy wręcz żena, żenujące, że dostano, dostają na tydzień od, coś od producenta i tylko na ten tydzień nie mają pojęcia, jak to obsługiwać. Sprzęt jest jeszcze niefunkcjonalny na etapie e, premiery, bo jeszcze nie ma aktualizacji oprogramowania i kole się próbują sporządzić na tej bazie recenzje co jest naprawdę słabe i moje recenzje staram się tak organizować, żeby one zawierały moje doświadczenia, pokazuję przykłady, pokazuję z czym się zmagałem, ale co osiągnąłem i co możemy zrobić, też modyfikacje, aktualizacje i dalej. Więc to to działa. Inspiracje i motywacja dla ludzi. To jest też świetne, że staram się dawać przykład i motywować osoby, bo e, się, siąść i wymądrać się może każdy, ale jeżeli chodzi o to, żeby samemu coś pokazać, już jest trochę inaczej. I krytykować jest bardzo łatwo, ale samemu coś zrobić i pokazać to jest to. Więc dużo czasu poświęcam też na własne produkcje, na własne przeloty, na, na swoje projekty, i to mnie oprócz tworzenia edycji tutaj i życia społeczności wokół YouTube'a, to mnie głównie pochwa, pochłania, żebym przygotowywał też takie materiały, które mocno inspirują i motywują ludzi. Na pewno wyzwania. Nie robię dużo wyzwań, bo robisz się dnia 2-3 na rok, ale wyzwania tygodniowe bardzo działają. Dlatego, że ja prowadzę też swoje grupy członkowskie abonamentowe i teraz, jeżeli mamy na przykład tygodniowe wyzwanie, ludzie widzą, jaka to jest wartość we współpracy ze mną. Druga rzecz to widzą, że systematycznie to działa i można czerpać małymi, małą łyżką, ale cały czas. I mają też taki efekt FOMO, tak, że jeżeli kończymy wyzwanie, no to przydałoby się zrobić coś dalej. I dalej jest ta grupa Facebookowa, jedna czy druga, gdzie działamy co tydzień w sobotę, oceniamy swoje prace i motywujemy się. Więc to działa. I wyzwanie, które z kolei nie pamiętam czy to było w styczniu. Czy w maju, ale przyniosło mi 150 osób na którejś z grup. Taki dopływ osób, więc warto, bardzo warto, bo to jest tak, jakbyś zyskał, czy zyskała dodatkową pensję jeszcze, taką może słabą budżetówki, ale mimo wszystko masz dodatkową pensję przez cały rok, tylko dlatego, że zrobisz ciekawe wyzwanie, jedno albo drugie, więc jak najbardziej tak. Własna e, platforma online sprawdza mi się bardzo i sprawdza mi się własna marka osobista i swoje produkty. Nie muszę reklamować nikogo. Udział kosztów w stosunku do y, przychodów jest naprawdę znikomy. Oczywiście ponoszę koszty na wyprodukowanie materiału, ponoszę koszty, z, y, opłatę za platformę mniej więcej y, płacę w tej chwili około 60-70 dolarów na miesiąc, ale mimo wszystko mi się to najbardziej kalkuluje i też tworzę dużo warsztatów. Opracowania bardziej warsztatowe, które dają korzyść, czyli one nie muszą być idealnie wypolerowane, tak jak ja mówię teraz do Ciebie, ale to nie jest super wypolerowane, bo jestem świadomy tych, e, tych ułomności nagrania, ale jest to sztuka prostoty, tak jakbyś ze mną e, pogadał, czy pogadała w knajpie, czy, czy gdzieś, gdzie byśmy się spotkali, więc na tym to polega, prawda, że przekazuję Ci prosto z mostu swoje doświadczenia i takie warsztaty są też cenne, bo mówię Ci to z serca, jak to wygląda i Właśnie własna platforma, własne produkty. Bardzo mi się sprawdzają. Oczywiście e, różnice cenowe są osoby, które kupują wszystko najtańsze, są osoby, które mają wersję VIP i czyli mam cenową e, gradację również wprowadzoną. To co e, zauważyłem i też pakiety trzech produktów. Bardzo dużo wystawiam kuponów. Prawie codziennie wystawiam dwa trzy kupony na pakiety. Czyli nie pojedyncze produkty, tylko pakiet trzech warsztatów online, który stanowi 1,5% wartości na przykład cenowej pojedynczego warsztatu. To mi się bardzo sprawdza. No i też maile, lista mailingowa. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach maile nie działają. Otóż nie działają. Ja mam tych maili może 12, może 13, może nawet 14 tysięcy. Nie wszystkie są aktywne i nie wszystkich używam. Mam na platformie Teachable, która też jest ok. I też mam to na Mailchimp, na programie do obsługi maila, więc w dwóch różnych miejscach prowadzę maile i staram się wysyłać dwa razy tygodniowo maila. Jeden inspirujący lub informacyjny, a drugi sprzedażowy, ale nie jest to sprzedaż taka typowa tylko zawiadamiam o tym, że mamy, otwarte, mamy otwarty nabór do grupy. Jeżeli są osoby, które czekały, mogą zgłosić się np. podczas weekendu. I dołączyć do naszej grupy rozwojowej. Tak to wygląda. Więc chcąc żyć z YouTube'a i nie mieć szefa, tak jak sobie postanowiłem 4 lata temu, że ja już nie, ja już nie chcę mieć szefa, i ja w życiu już nie będę miał szefa, bo natknąłem się na dwóch ludzi, którzy nie byli warci tego określenia w mojej korporacyjnej karierze. I dlatego postanowiłem, że sam będę swoim szefem. Będę jachtem, który jest w stanie wykonać zwrot w ciągu paru sekund. Jedna decyzja i 180 stopni, ale sam będę stanowił, jestem na tyle dojrzały i wiem, znam swoją wartość, że na pewno nie będę miał swojego szefa. I przez kanał na YouTubie w ciągu czterech lat, gdzie działam na full, rozwinąłem go na tyle, że nie mam już w tej chwili żadnych takich, nie wiem. Obaw, że to wszystko nie będzie działało, jest ten pociąg, on mocno toczy, on jest rozpędzony. Nie jest to jeszcze może pendolino, ale jest to solidny towarowy, może ciuchcia solidna towarowa, która daje sobie radę. I nie ma przestojów, cały czas to działa dobrze, cały czas dorzucam do pieca i pcham go powoli. Nie pracuję też dużo, pracuję 2-3 godziny dziennie i to mi w zupełności wystarcza. Nie muszę tyrać po 10 godzin. Oczywiście, doglądam społeczności czasami o od drugiej, odpowiadam na jakiś pojedynczy, ważny temat, czy wystawiam kupon, ale to są rzeczy, które sprawiają mi mega przyjemność i na tym to wszystko polega, czego również Tobie życzę. Dzięki za uwagę. W opisie pod filmem znajdziesz mój. Warsztat audio, który mówi o zarabianiu na swoich przyjemnościach. Jak to zrobić w życiu, żeby utrzymywać się, czy przynajmniej czerpać dochód z tego, co bardzo lubisz. Zapraszam Cię bardzo serdecznie, pokażę Ci tam pierwsze te, omawiam tam pierwsze te kroki. Mam nadzieję, że on jest jeszcze aktywny. Gdyby coś było nie tak, to prośba o link, o komentarz i poprawimy to. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć, do zobaczenia.